Z nami Paweł Ryckiewicz, kucharz reprezentacji Polski. Paweł, powiedz, jak trafiłeś do sportu? Jak to się stało, że w ogóle gotujesz dla sportowców? Wiesz co, zaczęło się to jakieś 6-7 lat temu, jak Karol Bielecki pojawił się akurat we Wrocławiu, okazjonalnie w jednym z naszych pięciogwiazdkowych hoteli. Ja tam pracowałem jako zastępca szefa kuchni, spotkaliśmy się z Karolem, porozmawialiśmy, zaprosił mnie pierwszy raz do siebie do Niemiec. Pojechałem, ugotowałem mu przed meczem, było akurat tam kilku polskich zawodników, zaprosili mnie kolejny raz i tak stopniowo zacząłem do nich jeździć do Niemiec. Później chłopcy przyjechali do Kielc, no i tak się znalazłem w Kielcach, otworzyliśmy restaurację, no i zacząłem gotować dla Vive, no i teraz jestem z kadrą Polski. No właśnie, wcześniej gotowałeś dla drużyny mistrzów Polski. Jak długo już współpracujesz z drużyną Vive Tauronu? Z Vive Tauron Kielce już 2 pełne sezony współpracowałem. Wcześniej była kadra Węgier, bo był trener Dusiewa w kadrze Węgier. No i teraz jestem z Polakami od lutego. Gotowanie dla sportowców, dla piłkarzy ręcznych to na pewno niełatwy kawałek chleba. Powiedz, jaka jest specyfika, jakie są przygotowania? Znaczy przygotowujemy się zawsze kilka tygodni wcześniej z dietetykiem, tak? Tu akurat jesteśmy po badaniach, chłopcy mieli badania z krwi robione, więc mamy rozpisanego każdego zawodnika indywidualnie, więc wiemy, co zawodnicy potrzebują w danym dniu zjeść, mamy diety dostosowane do tego. No i wtedy jest najważniejsza logistyka, czyli złączenie się z szefem kuchni danego hotelu, w którym jesteśmy, żebyśmy dograli temat, tak? No i przyjeżdżam, jest załoga, jest towar i wtedy działamy. Powiedz, jakie jest ulubione danie na przykład Karola Bieleckiego właśnie? O, Karol Bielecki to jest specyficzny człowiek, tak? Także kiedyś był tylko na przykład łosoś i makaron, dobry makaron z pomidorami i łosoś, tak? Później był etap krewetek, teraz jest różnie, teraz jest już naprawdę urozmaicone, więc... Ale nie ukrywam, że wołowina jak najbardziej, tak? Z dobrymi szparagami na przykład, także jest okej. Okay. A powiedz jeszcze, czy to jest tak, że ty wymyślasz jadłospis, czy też jest często taka sytuacja, że to zawodnicy proszą cię, abyś przygotował coś konkretnego, czy współpracujecie po prostu? Znaczy często jest tak, znaczy przede wszystkim, tak? Menu układamy z szefem kuchni, w którym jesteśmy w hotelu, tak? Dostosowujemy to do potrzeb, czyli do diet zawodników, ale też są indywidualne życzenia, tak? Marcin Wichary musi mieć makaron, tak? Jeżeli makaronu nie ma w bufecie, tak? A teraz częściej stosujemy na przykład ryże czerwone, tak? No to Marcin zawsze przypominał makaron, więc makaron dla niego musi być, ale jesteśmy otwarci na każde potrzeby zawodnika, także pracujemy, szef kuchni pomaga, więc działamy, jest okej. Okay. A wymień proszę 3 produkty, z których najczęściej korzystasz podczas zgrupowań reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Na pewno pomidory, dobra ryba, tu dzisiaj mieliśmy super doradę, tak, i wołowina. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.